Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uczyłem sobie czas, żeby się nie rozjechać. Zapewne ten wstęp. Mam nadzieję, że on mi trochę pomoże, bo tak się trochę przeraziłem, jak tak chodziłem przed tym spotkaniem. Co ja powiem, ponieważ mam tyle rzeczy w głowie, a czasu nie jest jakby wiele. I oczywiście chętnie by powiedział jakiś systematyczny wykład na temat pedagogii katolickiej, ale może rzeczywiście te pytania, które zadał Pan Grzegorz, ja od razu odbezpieczę tą petardę, żeby ona nie wybuchła, bo ja nie mam odpowiedzi na te pytania do końca. Raczej chciałbym tutaj jakby podzielić się z Państwem to, co robimy, na co się zdecydowaliśmy i odpowiedzieć, dlaczego się na to zdecydowaliśmy. Tu nie tylko chodzi o szkołę, tu tak samo jak tak patrząc na logo czy herb pobudki widać, że te w rzeczywistości się zazębiają z sobą, to znaczy, że nie mogą funkcjonować oddzielnie. My też jakby do tego doszliśmy, tworząc Fundację Maksymilianum, że to nie jest tylko kwestia dzieci, nie tylko kwestia edukacji, nie tylko kwestia szkoły, ale kwestia pewnego stylu życia, który trzeba obrać, podporządkowując tak naprawdę życie dorosłych ludzi dzieciom. Bo tak jakby rozpoznaliśmy to jako, że dzieci są jakby darem i największym zadaniem od Boga i na to trzeba odpowiedzieć w świecie, w którym no właśnie, bardzo mało osób podejmuje jakąkolwiek refleksję na ten temat. I teraz jakby tak, co robimy, w szczegółach jakby powie Agata, a ja bardziej teoretycznie, dlaczego to robimy i jakie rzeczy nam jakby przyświecają. Od 7 lat działa nasza Fundacja Maksymilianum. Dla niepoznaki nazwaliśmy ją Dobrej Edukacji, bo to taki, że tak powiem, ładnie brzmi we współczesnym świecie, a od 16 lat działa wspólnota, którą dzisiaj też dla uproszczenia nazywamy Maksymilianum. Jest to dzisiaj wspólnota kilkunastu rodzin, w której jest około 54 dzieci. To jest, że tak powiem, nasze poletko jakby doświadczalne, nad którym jakby praktykujemy. Kiedy powstawała ta grupa, kiedy ja byłem księdzem na początku właśnie te 16 lat temu mojego stażu kapłańskiego, no to była grupa licealistów i młodszych studentów. No i jakby rozpoznając nasze drogi, no zobaczyliśmy, a trudno było tego nie zobaczyć, rodzą dzieci. Tych dzieci rodzi się sporo. W rodzinie, która ma najwięcej dzieci, urodziło się 7 dziecko, a mają tylko 12 lat stażu małżeńskiego, więc, że tak powiem, tych dzieci po prostu jest sporo. No i ja miałem doświadczenie przez kilkanaście lat uczenia w szkole, więc wiedziałem, co mnie tam przeraża. Miałem doświadczenie jeszcze nie takie bardzo dawne, chociaż jeszcze to była inna szkoła, kiedy sam do tej szkoły chodziłem. Kiedy jakoś przyjrzałem się tej rzeczywistości, no zaproponowałem jakby pierwszym rodzicom, a tym pierwszym rodzicem była właśnie Agata, jej starszy, dziś 12-letni syn, a może jednak nie posyłajmy go do szkoły, tylko spróbujmy go, wiedząc, że istnieje coś takiego jak edukacja domowa, uczyć w domu. No i od tego się jakby tak naprawdę wszystko zaczęło. Że zaczęliśmy Janka, że tak powiem, nie puściliśmy do szkoły i zaczęliśmy, że tak powiem, z nim zajęcia w domu i tak naprawdę wszystko, co przyszło później, cała refleksja na ten temat, tak się okazało, że ta pierwsza myśl zupełnie niepogłębiona była jakimś Bożym zaproszeniem, nie wiadomo skąd, a tak naprawdę te wszystkie kolejne przemyślenia, co i jak i dlaczego pojawiły się dalej. Ja dzisiaj z gruntu, znaczy stoję jakby w takim miejscu, no, gdzie jeszcze bardzo wiele rzeczy nie wiem. Nie wiem, jak ta przygoda, że tak powiem, się skończy, tak jak Pan Grzegorz pytał. Nie wiem. Myślę bardzo, bardzo prosto, tak? Na pytanie, co się stanie, jak dzieci wyjdą, że tak powiem, z tego naszego, nie wiem, ktoś powie klosza, czy nie wiadomo co, do świata. No to mam na to jakby prostą odpowiedź, może ona wydaje się głupia, ale że no, lepiej jak wyjdą, że tak powiem, wzmocnieni nastolatkowie, którzy wychowywali się w prawdzie, w łasce i przy Panu Bogu i przy swoich rodzicach, niż malutkie dzieci, które nie mają żadnych mechanizmów obronnych, więc na ten świat. Więc tak mi się wydaje, że jednak mimo wszystko ten czas nie jest stracony, a wbrew oczywiście historycznemu atakowi wszystkich środowisk, które dzisiaj będą, no właśnie, atakowały przestrzeń wyciekania z systemu i to będzie się, wydaje mi się, coraz bardziej wzmacniało, no to nie jest tak, że to jest wychowywanie jakichś, nie wiem, dzikusów, tak jak to się wydaje, bo dzieje się wręcz przeciwnie, tak? O czym myślę, że jeszcze
w praktyce. Tutaj jakby Agata powie, dlaczego wszystkie hasła dotyczące braku socjalizacji dzieci w edukacji domowej są po prostu fikcją, zamknięcie, brak relacji i tak dalej, że wychowywanie w jakiejś osobności to wszystko są nieprawdy, mity, oczywiście jak to zwykle są tworzone w takich sytuacjach, kiedy trzeba zdyskredytować jakąś grożącą systemowi czy państwu rzeczywistość. Tak, odpowiadając jakby na pytanie, dlaczego wybraliśmy taki sposób życia, jeszcze powiem dwa zdania, co rozumiem jakby przez sposób życia. No, my tak się w ramach tej naszej wspólnoty posuwaliśmy, rozpoznając jakby kolejne rzeczywistości. Tak? Szybko zobaczyliśmy, że edukacja domowa oznacza obecność przynajmniej jednego rodzica w domu. Tak więc, co może się wydać już jakby takie trudne dla kogoś, kto to usłyszy, no u nas jakby z własnej decyzji wszystkie mamy są w domu, nie pracują na zewnątrz, pracują w domu, są z dziećmi i jakby poświęcają im czas. To już jest decyzja tak ekonomiczna, no podobnie jest uboższy, że tak powiem, o tą drugą pensję i wszystko, co się, że tak powiem, z tym wiąże. Edukacja domowa w dzisiejszym systemie prawnym, chociaż jest dopuszczalna, ale nie jest lubiana, w związku z tym nie ma żadnego wsparcia, nie ma żadnego wsparcia finansowego, nie ma bonu edukacyjnego, którego dostają rodzice. Państwo, że tak powiem, bardzo dba o to, żeby żadne pieniądze nie trafiły do rąk rodziców. Więc nawet jeżeli już jakaś szkoła, do której dziecko z edukacji domowej jest zapisane, dostaje pieniądze na to dziecko, no to szkoła nie może ich przekazać rodzicom. Tak więc chodzi o to, żeby zastosować blokadę, tak, żeby rodzice, którzy decydują się na edukację domową, no nic nie dostali. Tak? I tutaj, że tak powiem, obecna minister edukacji, obecny wbrew pozorom Ministerstwo Edukacji Dobrej Zmiany jeszcze bardziej dokręciła kurek, jakby stosując kontrolę w szkołach po to, żeby nawet dyrektorzy szkół nie próbowali zapłacić na przykład za jakieś zajęcia dodatkowe dzieciom z edukacji domowej, ponieważ no właśnie, tak jak sam to osobiście usłyszałem na spotkaniu z panią minister w ministerstwie, to jest niesprawiedliwe i tego nie wolno, że tak powiem, ponieważ dzieci wtedy w edukacji domowej byłyby zbyt uprzywilejowanej pozycji, w związku z tym nie można im nawet finansować dodatkowych zajęć, tak więc... Więc chodzi o to, że ci rodzice no, są jakby podwójnie ukarani z tego powodu, że tak powiem, mają dzieci jakby w domu. To oczywiście jest duży cios dla rodziny, no ale zyski, że tak powiem, są zupełnie niewymierne. Oczywiście w wymiarze życia wiecznego i spraw naprawdę ważnych, ale ekonomicznie jest trudno. To jest decyzja na pewno uboższe życie. Tak? To, no, nie owijam tutaj w bawełnę i w papierek, ale rzeczywiście tak jest. My takie właśnie doświadczenie mamy, że jest to decyzja, w związku z tym jest to decyzja całego życia w pewien sposób rodzin. Tak? Bo na wiele rzeczy trzeba, można, no nie można sobie jakby pozwolić tutaj pod tym względem. No właśnie na rzecz tej rzeczywistości. Druga sprawa, która jest tutaj jakby niesłychanie ważna, o której będę jeszcze na koniec apelował i do której będę wzywał i zachęcał. Edukacja domowa potrzebuje środowiska. To nie jest dokładnie taki model, że tylko i wyłącznie jedna rodzina zdecyduje się ze swoimi dziećmi na edukację domową. Oczywiście nie mówię, że takie przypadki się nie zdarzają, czy nie są one technicznie możliwe, ale tylko w takim wymiarze jest to niesłychanie trudne. Ponieważ to tak jak powiedziałem, no, ta rodzina jest znana na siebie i jeszcze w niesprzyjającym, że tak powiem, środowisku szkolno-urzędowym. W związku z tym potrzeba, aby miało środowisko. Dlatego bardzo ważne jest, aby ci, którzy realnie myślą o nie tylko edukacji domowej, ale tak naprawdę o zajęciu się rzeczywiście edukacją swoich dzieci, wychowaniu swoich dzieci, żeby łączyli się razem, żeby siebie wspierali. No my bardzo szybko jakby doszliśmy do tego, że pojedyncze rodziny nie są w stanie, szczególnie w takim wymiarze, jak my chcemy funkcjonować. Także dlatego, żeby rodziny się nie zamknęły same w sobie właśnie do tego, że będą nie miały czasu na nic poza zajmowaniem się sobą. My tak jak nawet Państwo widzicie, no nie wiem, jeździmy na spotkania różnego rodzaju, organizujemy konferencje, warsztaty, żeby, nie wiem, Agata mając czwórkę dzieci mogła wyjechać, to ktoś w tym czasie musi się zająć jej dziećmi, czy to jej mąż, czy to, że tak powiem, inne osoby z grupy jakby w tym czasie. No i tutaj ta wzajemna służba i pomoc sobie nawzajem jest bardzo jakby istotna.
jeżeli spotykamy się jakby z ludźmi, którzy myślą podobnie i chcą tego samego. No i automatycznie mamy tutaj też pewną odpowiedź od razu dotyczącą jakby dzieci. No, dzieci są w jednym środowisku, w jednym systemie wartości, no i są w grupie jakby cały czas. Mając grupę, można podejmować wiele różnych inicjatyw, o których jeszcze dzisiaj będziemy tutaj mówić. Tak więc to jest kolejna sprawa. Trzeba budować środowisko. My mamy rzeczywiście, dzięki Panu Bogu, bardzo komfortową sytuację, bo wszystkie rodziny mieszkają blisko siebie, a starają się zamieszkać jeszcze bliżej siebie. Nawet została zakupiona, że tak powiem, większy kawałek ziemi, a nawet mamy tam małą kaplicę drewnianą, w której ja, jak jestem, odprawiam msze święte i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby no, mamy naprawdę ogromne pole do popisu po to, żeby jakby dać naszym dzieciom, a równocześnie sobie nawzajem wszystko, co potrzeba. Kolejny jakby etap, który odkryliśmy, to była kwestia taka, że no nie można edukować i wychowywać dzieci, nie wychowując i formując rodziców. Ponieważ tak jak ładnie kiedyś nasz zaprzyjaźniony z nami współpracujący profesor Mazan, pedagog, powiedział, tak jak w szkole dzieci pracują z podręcznikiem, tak w edukacji domowej podręcznikiem dziecka jest rodzic. Więc to rodzic musi się, że tak powiem, w jakimś sensie wyedukować i wiedzieć, co chce przekazać swojemu dziecku. No a dziecko czyta z niego jak z otwartej książki. No więc najpierw trzeba jakby pomóc temu rodzicowi jakby zafunkcjonować. Stąd formacja męska, żeńska, którą mamy, rekolekcje, warsztaty, kursy różnego rodzaju, które organizujemy wpierw dla siebie, później dla innych, po to, żeby no właśnie formować i wspierać rodziców. Szczególnie, że no my nie jesteśmy jakimiś gigantami jakby ducha i te osoby, które tam są, mają często bardzo trudną historię życiową, pochodzą z rodzin patologicznych, trudnych, alkoholowych, z kłopotami, z trudnościami. Więc to nie jest tak, że to jest jakaś wybrana, wysublimowana elita jakby osób, które mają niesamowite przygotowanie do edukacji domowej. Wręcz przeciwnie. No więc tutaj potrzeba bardzo dużej cierpliwości, ale przede wszystkim jakby łaski Bożej do tego, aby w tej rzeczywistości jakby współpracować. I kolejna sprawa, do której też szybko doszliśmy, no, że nie uda nam się nic jakby bez łaski Bożej. Tak więc bardzo mocne osadzenie życia na życiu religijnym, także edukacji na życiu religijnym, na roku na przykład liturgicznym, co wydaje się, że tak powiem, w takich realiach szkolnych zupełnie jakby niemożliwe. A jednak, tak, że rok szkolny dla nas to nie jest od 1 września tam do któregoś tam czerwca, tylko rok jest tak, jak jest rok, no nie wiem, od pierwszej niedzieli Adwentu. I to jest jakby rok u nas, no co daje jakby edukacja domowa, no rozumienie wakacji jest inne. To wakacje jest wtedy, kiedy wyjeżdżamy, kiedy organizujemy wyjazd, pielgrzymkę i tak dalej, a nie, że akurat lipiec, sierpień. Czasem u nas w lipcu, sierpień są zajęcia, a z kolei wyjeżdżamy we wrześniu, w kwietniu czy w zimie, kiedy, że tak powiem, chcemy, bo edukacja domowa daje taką wolność, aby gospodarować tym czasem tak, jak, że tak powiem, się chce, tak jak się planuje. To nakreślenie takiego jakby ogólnego frontu, czy tej rzeczywistości, w której funkcjonuje nasz eksperyment. I teraz do głównych czy naczelnych jakby powodów, dla których się zdecydowaliśmy na edukację domową, czy na taki styl, sposób jakby funkcjonowania. Unikam sformułowania edukacja domowa, stosuję bardzo rzadko. Tutaj specjalnie jakby poruszyłem je, ponieważ tak jest jakby w temacie, ale ja chętniej dużo używam tutaj w to miejsce sformułowania wychowanie katolickie albo pedagogia katolicka. O co mi chodzi? Po pierwsze, edukacja domowa w swojej historii powstania wiąże się przede wszystkim ze środowiskami protestanckimi i żydowskimi. Bo to właśnie w tych środowiskach ona się wykrystalizowała po to, żeby te środowiska, które trochę z natury rzeczy są własne i tworzą swoistego rodzaju jakby getto w społeczeństwie, mogły edukować dzieci tak, jak chcą. Więc w pewien sposób trochę używamy takiego narzędzia, w pewien sposób takiego trochę spaczonego czy ułomnego w jakimś sensie, ale dlatego też nasza edukacja domowa nie wygląda w sposób klasyczny. Znaczy,
bardziej można by powiedzieć, że to, co robimy, przypomina jakąś, nie wiem, mi się kojarzył, jak słuchałem mojej 90-letniej przyjaciółki, w której domu odbywały się tajne komplety w czasie II wojny światowej, to, że tak powiem, mi się to bardziej kojarzy z tym, co robimy, tak? Po domach, małe grupki, nauczyciel, dany przedmiot, grupa zaprzyjaźniona, o to jakby coś w ten sposób. Może to jest bardziej jakaś mikroszkoła niż tak edukacja domowa, że własny rodzic, własne dziecko i cztery ściany. Nie, to tak odeszliśmy w pewien sposób od takiego modelu, nawet jeżeli nam się wydawało na początku, że to ma tak wyglądać. Czyli to jest pierwsze. Mówię o wychowaniu katolickim. Dlaczego ważne jest to sformułowanie? No, katolicki, no właśnie nie protestancki, nie jakikolwiek inny. Katolicyzm ma w sobie najdłuższe doświadczenie w edukacji i wychowaniu człowieka, więc, że tak powiem, no ponieważ Bóg jest nauczycielem, Bóg jest wychowawcą, co zresztą widzimy wielokrotnie czytając jakby Pismo Święte, że to Bóg wychowuje człowieka, więc nie ma lepszego wzorca wychowawczego niż ten, który daje sam Pan Bóg. A później jest on zinterpretowany i że tak powiem, używany na co dzień przez Kościół. Tak więc katolicyzm niesie w sobie najlepszy wzorzec edukacji i wychowania. I na to jakby trzeba zwrócić uwagę. Po drugie, wychowanie, a nie tylko edukacja. Chodzi nam, żeby wychować człowieka. Tu można mówić o wychowaniu dorosłego człowieka i dziecka. Wychować czy uformować, inaczej powiedziawszy. To coś o wiele, wiele więcej niż przekazać mu wiedzę. Co jeszcze jakby jest ważnego w tym haśle wychowanie czy pedagogia katolicka? Na co chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę. Moje doświadczenie, nie tylko moje, od doświadczeń właśnie uczenia w szkole, dzisiaj jakichś kontaktów ze szkołą, czy z osobami, z rodzinami, których dzieci są w systemie, jest takie, że często my funkcjonujemy w dwóch różnych światach. Tu jest oczywiście to oskarżenie, czy może, nie wiem, zagrożenie życia w jakimś kloszu, czy oderwaniu od tego świata, który nas otacza, ale zaraz chciałbym to wytłumaczyć, czy sprostować. Świat, w którym dzisiaj żyjemy, nie jest naszym światem, nas, katolików. Może to brzmi jak herezja, to co właśnie przed chwilą powiedziałem, ale nie kłóci się to na pewno z Ewangelią, gdzie Pan Jezus powiedział, że świat jest państwem szatana, a uczniowie Chrystusa, że tak powiem, no, tworzą zupełnie inną rzeczywistość. Dzisiaj więcej niż kiedykolwiek mamy właśnie to doświadczenie. Niestety nie mamy wspólnego języka z tym światem. Jeżeli co, to możemy, że tak powiem, głosić prawdę, bo to jest nasze zadanie jako katolików, jako chrześcijan, jako ludzi ochrzczonych, ale to, co nam proponuje dzisiaj świat, jakie ma korzenie dzisiejsza chociażby edukacja, jest to w pewien sposób nie do pogodzenia z programem katolickim. I to widzimy w rzeczywistości szkoły, począwszy od tego, że chociażby lekcja religii w dzisiejszej szkole znajduje się gdzieś między, nie wiem, jakimiś tam super zajęciami dodatkowymi, a wykładami na temat mitów greckich. Znaczy taka jest jakby ranga religii i wszystkich spraw z religią związanych, że jest to taka mitologia. To nie jest coś, co jest istotne dla ukształtowania człowieka i dla jego życia. A to nie jest prawda, tak? Bardzo mocno jest, znaczy czy bardzo ważne i czy istotne jest tak wychowywać człowieka, żeby obecność Boga, Boga Stworzyciela, Boga Odkupiciela w życiu człowieka nie była dodatkiem dla, nie wiem, pobożnej młodzieży, czy to pobożnych dzieci, czy ludzi, którzy to rozumieją, tylko zrozumieć, że człowiek bez tego narzędzia nie potrafi być dobrze ukształtowany. Nie ma najważniejszej, nie ma kręgosłupa, nie ma najważniejszej części jakby w samym sobie. Dlatego to, co skąd jakby właśnie między innymi ta decyzja nasza, to żeby trwać w wierze po prostu i żeby w edukacji było miejsce i to na pierwszym miejscu dla Pana Boga i tego wszystkiego, mówię w ogromnym skrócie, co się z tym wiąże. Druga sprawa, świat realny. Dzisiaj to oczywiście wymagałoby długiego wykładu, ale dzisiaj wszystko, co nas otacza, to jest świat tak zwanego idealizmu. Jest to filozoficzne rozróżnienie, może wielu Państwa już je zna,
te dwie podstawowe drogi filozoficzne, idealizm platoński, realizm Arystotelesa, który jedno różni się od drugiego w ten sposób, że idealizm pokazuje, że ten świat realny, prawdziwy, rzeczywisty znajduje się w naszym umyśle. Jest to świat idei, jest to świat po prostu myśli. I tak jak później po wiekach tą myśl Platona rozwinął i skomentował myśliciel niemiecki Hegel, jeżeli rzeczywistość, która nas otacza, nie zgadza się z myślą, czyli z ideałami, które mamy w głowie, tym gorzej dla rzeczywistości. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba rzeczywistość dopasować do tego wzorca, który mamy w głowie, bo to, czym warto się zajmować, to tylko i wyłącznie świat idei. Wszystko, co nas otacza, płynie z idealizmu, który dzisiaj tak naprawdę tworzy wokół nas zamknięty krąg. Powiem tylko w wielkim skrócie, że w nurcie idealistycznym był protestantyzm, w nurcie idealistycznym był socjalizm i komunizm, idealizmem był nazizm. Idealizmem dzisiaj jest w najwyższym tego stopniu jest gender. To wszystko, gdzie idea, ideologia wymyślona w głowie człowieka jest ważniejsza od rzeczywistości. Wszędzie tam, gdzie rzeczywistość nie pasuje, no to pojawiają się łagry i obozy koncentracyjne. Czyli to są te miejsca, żeby te przestrzenie i te osoby, które nie pasują do idei, no to trzeba je gdzieś zamknąć po prostu, bo one no właśnie z owego systemu wyciekają, więc trzeba ten system uszczelnić. To wszystko jest właśnie idealizm. Tworzenie pozytywizmu prawnego, gdzie jest nadtworzenie prawa, to wszystko, co nas dręczy dzisiaj, nie? Że nie możemy kupić normalnej żarówki, bo taka jest idea w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest świat idealistyczny. Jest on nie do pogodzenia ze światem realistycznym, który przyjmuje w myśl za Arystotelesem, później za świętym Tomaszem z Akwinu, zupełnie inny punkt wyjścia. Realistycznym jest świat rzeczywisty, który nas otacza. Świat osób, świat rzeczy stworzonych, świat po prostu żyjący, rzeczywisty. Od tego świata i od oglądania tego świata dochodzimy do prawdy. Jest to zupełnie inna droga jakby poznawcza, która się charakteryzuje między innymi tym, że człowiek jest otwarty na świat, człowiek jest otwarty na poznawanie tego świata, no i kieruje się szukaniem jakby prawdy, ale też i zdrowym rozsądkiem w decyzjach. Zdrowym rozsądkiem, którego dzisiaj w współczesnym świecie no nie ma prawa mieć, tak? To wszystko musi być dzisiaj potwierdzone pewną ideologią, żeby mogło funkcjonować. Odbiera się ludziom prawo, czy to będą rodzice, czy to ktokolwiek inny, do zdrowego rozsądku. Mówię w wielkich skrótach, ale świat idealistyczny, który dzisiaj przenika również szkołę i cały system edukacyjny, jest nie do pogodzenia z realizmem. Realizm katolicki no, polega na tym, że wychowanie opieramy właśnie na kontakcie z rzeczywistością. Co to znaczy? No tą rzeczywistością przede wszystkim jest świat osób. Rodziny, rodziców, krewnych, historii rodzinnych, które się z tym wiążą, tradycji rodzinnych, a dalej to wszystko, co nas otacza dalej, aż po rzeczywistość narodu, państwa, patriotyzmu, kościoła, wszystkich tradycji i tak dalej. To są takie rozchodzące się kręgi, przez które prowadzi się dziecko, począwszy od tego właśnie bliskiego kontaktu realistycznego z najbliższymi osobami. Co robi w to miejsce szkoła? Oddziela, odcina tak naprawdę dziecko od realistycznego świata. Czas spędzony z rodzicami jest minimalny, jeszcze się go skraca, zajęcia dodatkowe i tak dalej. Ten świat się ogranicza do minimum. Ogranicza się czas spędzony w domu, w obowiązkach domowych, czyli w służeniu drugiej osobie w domu na rzecz wszystkich rzeczy no, abstrakcyjnych, odchodzących jakby od takich podstawowych, najbardziej prostych czynności życiowych. No i mamy sztuczne środowisko rówieśników, z którymi się nigdy w życiu nie spotkamy, bo nigdzie nie występuje coś takiego jak rówieśnicy, nie w pracy nie mamy rówieśników, nie wiem, w partii politycznej nie mamy rówieśników, w stowarzyszeniu nie mamy rówieśników, to jest sztuczny zupełnie twór rówieśnicy, z którymi mamy no, bardzo charakterystyczny kontakt szkolny, czyli widzimy ich tylną część ciała przez większość części dnia, bo to jest właśnie ten kontakt jakby z rówieśnikami w szkole. Więc tam jest idealizm. Kiedy jeszcze popatrzymy, co robiliśmy wielokrotnie na przegląd podręczników szkolnych, co było szokujące, nie znajdziemy tam żadnych odniesień do rzeczywistości. Współczesne podręczniki szkolne nawet od małych dzieci nie występują tam nawet nie tylko Bóg,
nie tylko ojczyzna, nawet takie słowa tam nie występują, ale w wielu podręcznikach ani w jednym miejscu nie wystąpi tata albo mama, albo dom, albo rodzina. Nie ma. Dzieci spotykają się tam z gadającymi zwierzątkami, z gadającymi samochodami, z różnymi stworkami, z bajek i tak dalej. Tam się dzieją różne interakcje, ale nie ma żadnych odniesień rzeczywistych. Żadnych. Jest to absolutny świat abstrakcji, w którym, że tak powiem, jakby teraz dziecko funkcjonuje. Więc realizm jest tutaj niesłychanie ważny. Od relacji osobowych przechodzimy do świata żyjącego. Czyli pójść do lasu, podpatrzeć przyrodę, podpatrzeć, nie wiem, jak funkcjonują zwierzęta, zobaczyć, nie wiem, co zrobić, żeby wyrosło z tej roślinki cokolwiek, na przykład jakiś owoc do zjedzenia i tak dalej, dużo więcej znaczy niż zamykanie dziecka w świecie, w zamkniętym świecie, nie wiem, matematyki, liczenia komputera, internetu, gdzie, że tak powiem, on nie ma odniesień, nie ma relacji osobowych, nie potrafi ich nawiązywać później w przyszłym wieku, w przyszłym życiu swoim. Tak więc jakby realizm katolicki zakłada kontakt z rzeczywistością, dzięki któremu, że tak powiem, człowiek właśnie może się rozwijać. Jeszcze jedna, to już ostatnia, kończę myśl, bardzo jakby istotna. Współczesna szkoła dzisiejsza jest zdominowana w swoim myśleniu w ideach oświecenia. Przede wszystkim z Janem Jakubem Rousseau, francuskim filozofem, który, że tak powiem, poświęcił sporo czasu przemyśleniem na temat edukacji dzieci. On miał ogromne doświadczenie, bo miał sporo dzieci, wszystkie oddał do domów dziecka. W związku z tym miał duże doświadczenie wychowawcze. I, że tak powiem, stwierdził, czy zapisał, że dziecko ze swojej natury jest już wypełnione wszelką wiedzą. Znaczy jest dobre ze swojej natury. W związku z tym, jaki ma być według Rousseau zadanie wychowawcy? Nie przeszkadzać dziecku. Ono rozwija się samo, więc nie można ingerować w nie, ponieważ ona puszczona jak nakręcona zabawka pojedzie w odpowiednim kierunku. To była główna myśl Jana Jakuba Rousseau. Z czasem ona została rozwinięta w drugiej połowie XIX wieku i sformułowana w tak zwaną antypedagogikę, którą dzisiaj znamy jakby w odsłonie bezstresowego wychowania dziecka. W życie dziecka nie można ingerować, ponieważ dziecko samo wie, co jest dla niego najlepsze. Rodzice mają być obserwatorami, tymi, którzy tam wspierają, pomagają, podkładają pod nos, chronią, żeby się nie uderzyło, zakładają kaski na głowę i tak dalej, żeby nie było żadnych trudności, ale nie ingerują, nie stawiają żadnych zasad, żadnych ograniczeń, broń Boże, żadnych kar, no to nie można. Dziecko rozwija się, że tak powiem, i kształtuje się samo. I to jest współczesna, no to jest, dzisiaj to jest dogmat, tego nie można zmienić, tak? W szkole. To jest oczywiście coś nie do ruszenia. Nie można klapsa dać, nie można karać, nie można krzyknąć. No nie, to są zbrodnie, to absolutnie. Nikt nie myśli o tym, że 100 lat temu czegoś takiego nie było. Wtedy się popukał w głowie, gdyby usłyszał dzisiejsze teorie. Nieistotne. Dzisiaj jest to dogmat nie do ruszenia. Aczkolwiek my wracając do realizmu katolickiego, no, ruszamy ten dogmat, tak, na własne potrzeby, bo inaczej nie można by było właściwie ukształtować człowieka. Co jest największym zagrożeniem? Już ostatnie zdanie do tego systemu. Znaczy, na czym polegał największy błąd Rousseau, czy zbrodnia jego? A mianowicie na tym, że on nie wziął pod uwagę i nie chciał wziąć pod uwagę czegoś takiego jak grzech pierworodny. Że dziecko jest obciążone grzechem pierworodnym, jak każdy z nas był dzieckiem. I ono samo w sobie nie jest dobre. Dziecko zostawione samo w sobie bez wychowania nie pójdzie do dobrego. Bo człowiek z natury rzeczy skażony grzechem, pożądliwością grzechu, ściąga go w kierunku zła. W związku z tym, co potrzeba zrobić? Trzeba wychowywać, trzeba dyscyplinować, trzeba poprawiać, trzeba pokazywać. Oczywiście z całą miłością, tak jak to robi Pan Bóg i tak dalej, ale jednak nieustannie. A poza tym współpracować z łaską. Nie da się pokonać obciążenia grzechu pierworodnego bez łaski Bożej. Dlatego nieuwzględnienie w edukacji, w systemie wychowawczym miejsca na łaskę Bożą i na walkę z grzechem pierworodnym musi mieć skutki opłakane, które dzisiaj jakby obserwujemy, patrząc na wszystkie problemy i trudności, z którymi się boryka młodzież i młode małżeństwa i rodziny i tak dalej, bo jest to system właśnie nieuwzględniający
tego, że człowiek bez pomocy Bożej byłby w stanie iść na właściwe drogi wychowania. Przepraszam za ten ogromny chaos i wyłącznie krótką hasłowość, ale wychowanie czy pedagogia katolicka jest tym głównym czynnikiem, dla którym dzisiaj za wszelką cenę, za cenę wielu wyrzeczeń trwamy, trzymamy się przy edukacji domowej. Dziękuję bardzo.